W tym filmie zajmiemy się rynkiem pracy. We wszystkich filmach, gdy mówię o wynajmie czy pracy, posuwam się do dużych uproszczeń. Robię to po to, aby móc zastosować niektóre z podstawowych pojęć, z którymi spotykamy się w tym kursie mikroekonomii i by zastosować te pojęcia do opisu z życia wziętych sytuacji. Należy jednak pamiętać, że to sytuacje dalece uproszczone i rzeczywisty kontekst może być dużo bardziej złożony, lecz wystarczają te modele do ogólnych rozważań. Mamy tu rynek prostych prac, nie wymagających od pracowników kwalifikacji ani doświadczenia. Na osi pionowej jest stawka godzinowa, czyli w pewnym sensie cena pracy. Ta przerwa oznacza, że zacząłem od zera, ale potem przeskoczyłem do 5, 6, 7 itd. Natomiast tutaj mamy ilość pracy mierzoną w milionach godzin miesięcznie. Tu także jest przerwa, bo przeskoczyłem od razu do 20 i 21 milionów godzin. Jedna ważna kwestia tutaj. Gdy mówimy o popycie na rynku pracy, nie chodzi o indywidualnych konsumentów, lecz o pracodawców. W większości sytuacji popyt dotyczy konsumentów, a tu dotyczy pracodawców, bo oni w pewnym sensie kupują pracę. Natomiast podaży nie zapewniają firmy, lecz ludzie oferujący swoją pracę czyli pracownicy. Tutaj podaż zapewniają pracownicy. Na początek załóżmy, że nasz rynek pracy nie podlega żadnym regulacjom. Ma zatem naturalnie ustaloną cenę równowagi, cenę lub stawkę równowagi wynoszącą 6 zł. Stawkę równowagi wynoszącą 6 zł oraz równowagową ilość dostarczonej pracy wynoszącą 22 miliony godzin miesięcznie. Załóżmy jednak, że władze tego hipotetycznego miasta lub państwa mówią: Wiecie co? 6 zł to bardzo niskie wynagrodzenie. To niemożliwe, by ludzie mogli normalnie żyć, zarabiając tyle. Władze uznają więc tę stawkę za zbyt niską, nie akceptują jej. Możliwe, że ich wyborcy to ludzie zarabiający tyle, więc mówią: Wiecie co? Uchwalimy prawo, które im pomoże. Wprowadzimy płacę minimalną. Uchwalimy ustawę o płacy minimalnej mówiącą, że pracodawca musi płacić co najmniej 7 zł za godzinę. 7 zł za godzinę co najmniej 7 zł za godzinę. Mamy tu zatem cenę. Mamy tu zatem cenę minimalną. Stawka godzinowa nie może być niższa. W filmie o czynszach mieliśmy cenę maksymalną. Tam była maksymalna cena mieszkania, a tu jest minimalna cena pracy. A ponieważ ta minimalna cena pracy jest wyższa niż bieżąca cena równowagi, rynek zostanie zakłócony. Zatem teraz najniższa płaca jest tu wynosi 7 zł. Tu jest minimalna stawka godzinowa tu jest nasza minimalna stawka godzinowa. Co teraz nastąpi? Zacznijmy może od popytu. Pracodawcy stwierdzą. Jeśli mamy płacić 7 zł za godzinę, to teraz stać nas tylko na 21 milionów roboczogodzin. Powiedzą, że stać ich teraz tylko na 21 milionów roboczogodzin. Natomiast pracownicy powiedzą. Rety, skoro mogą zarabiać 7 zł za godzinę, skoro teraz płacą 7 zł za godzinę, to więcej chętnych będzie do pracy. Ten człowiek powie. Harowałem 40 godzin tygodniowo za 6 zł na godzinę, a teraz płacą 7 zł, więc mogę pracować 45 godzin. Albo student będący pod kreską powie: Płace są tak wysokie, więc może podejmę pracę. Albo jakiś emeryt, którego 6 zł za godzinę nie skłaniało do podjęcia pracy, ale 7 już tak. Może to niepracujący rodzic i te 7 zł skłoni go do rezygnacji z roli gosposi i podjęcia pracy. A więc w rezultacie Podaż pracy, wielkość podaży pracy, wyrażona w godzinach, wzrośnie. Przy 7 zł za godzinę ludzie będą gotowi zapewnić tyle roboczo godzin. Co jednak się stanie, co stanie się w tej sytuacji? Mnóstwo ludzi chętnie podjęłoby pracę, ale zapotrzebowanie jest tylko takie. Mamy więc do czynienia z nadpodażą pracy. Nadpodaż pracy. Ujmując to inaczej, teraz praca jest tylko dla 21 milionów ludzi, a chętnych do pracy jest 23 miliony. Mamy więc 2 miliony ludzi, którzy według klasycznej definicji są bezrobotni. Ludzi, którzy szukają pracy, lecz nie mogą jej znaleźć. Powtórzę, to daleko idące uproszczenie bo w tym punkcie, w kontekście, jaki przedstawiłem tu nie ma bezrobocia. W tym punkcie. A wiadomo, że nawet gdy gospodarka działa na najwyższych obrotach, zawsze jest jakieś bezrobocie. W wyniku różnych zawirowań ludzie rzucają pracę lub zostają z niej zwolnieni i szukają nowej. Można więc uznać, że to wszystko zbędne bezrobocie albo że model jest zbyt prosty. W idealnym świecie może być zero bezrobocia. Tutaj więcej osób szuka pracy, bo wzrosły płace, ale spadło zatrudnienie. Ponieważ pracodawcy są zmuszeni więcej płacić. Jak przy tych wszystkich założeniach określić ile osób straciło pracę? Bo pamiętajmy, że teraz więcej osób zaczęło szukać pracy z powodu podwyżek. Jak określić to liczbowo na podstawie liniowych krzywych podaży i popytu? Przedtem był popyt na 22 miliony pracowników i taka sama taka była wielkość popytu jak również wielkość podaży. A teraz tylko na 21 milionów Zatem, według tego modelu, pracę stracił 1 milion, 1 milion pracowników, 1 milion zatrudnionych. Rozważmy teraz kwestię nadwyżki. Przed ustaleniem płacy minimalnej nadwyżką był cały ten obszar cały ten obszar leżący pod krzywą popytu i nad krzywą podaży to była nadwyżka. Dzieląca się na nadwyżkę konsumenta i nadwyżkę producenta. Zatem tutaj między ceną równowagi a krzywą podaży była nadwyżka producenta. Pamiętajmy, że producentami pracy są indywidualni pracownicy. To była więc dodatkowa korzyść ponad koszt alternatywny, jaką zyskiwali pracownicy. To jest ten obszar. Obszar zacieniowany tutaj na biało. A to nadwyżka konsumenta. Czyli pracodawców. To dodatkowa korzyść pracodawców. Dodatkowa korzyść pracodawców. Ponad koszty płacowe, które musieli ponieść. Natomiast teraz, przy płacy minimalnej, tu jest odgórnie ustalona cena, a tu liczba roboczogodzin, na jaką jest popyt. Zatem, utracona nadwyżka to pole tego obszaru, pole tego trójkąta. Obliczenie tego pola nie jest trudne. Jego wysokość to 1 milion roboczo godzin miesięcznie. Więc piszemy 1 milion, napiszę tylko 1, pamiętamy, że to są miliony. Razy podstawa. Razy ta podstawa trójkąta. Czyli 2 dolary za godzinę. A więc razy 2 razy 1 druga. 1 razy 2 dałoby pole prostokąta, aby uzyskać trójkąt. Dzielimy przez 2. Razy 1 druga. I wychodzi. To się skraca i wychodzi dokładnie 1. Jednostki to złote na godzinę, razy miliony godzin miesięcznie, czyli miliony złotych miesięcznie. Wynik to 1 milion złotych. 1 milion złotych miesięcznie łącznej nadwyżki, którą ten rynek utracił z powodu regulacji płac. Przy wszystkich założeniach tego modelu, tak jak w poprzednim filmie, mamy milion złotych zbędnej straty społecznej. Zbędnej Straty społecznej miesięcznie. Ale tu nie wszyscy tracą. Ponieważ cena pracy została wywindowana, to ludzie mający pracę, którzy wykonują te 21 milionów roboczogodzin miesięcznie, ich nadwyżka producenta wzrosła, bo odległość między ich płacą a kosztem alternatywnym jest większa. Zatem ci szczęściarze, którzy teraz mają pracę, mogą się cieszyć większą nadwyżką producenta. Natomiast pracodawcy, teraz będący po stronie popytu, ci, którzy płacą teraz za te 21 milionów roboczogodzin, mają teraz mniejszą nadwyżkę konsumenta. Mniejszą nadwyżkę pracodawcy, a więc w przypadku pierwszych 21 milionów jednostek pracy dochodzi do redystrybucji nadwyżki między pracodawcami a pracownikami. Ale w rezultacie wzrostu płac po ustaleniu płacy minimalnej zmniejsza się wielkość popytu. Więc o ile ufamy temu modelowi, następuje pewna redukcja zatrudnienia